Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Na tej sali zapanował populizm. Każdy proponuje coraz więcej i poszczególne partie licytują się, kto da, obieca Polakom więcej, nie mówiąc, z czego to finansować. Pamiętajmy o tym, że jak mówimy, że damy 23 miliardy, to trzeba komuś to zabrać. Teraz toczą się w KPRM-ie negocjacje, rozumiem, z handlowcami, jak obłożyć ich podatkiem, tak żeby jak najmniej zabolało. Zauważmy też, to do pana ministra i do pani minister, że nigdzie w Europie zasiłki nie spowodowały wzrostu dzietności. Potrzebne jest zupełnie nowe podejście, które będzie kompleksowe, które dokonane zostanie na podstawie przeglądu dotychczasowych programów. Przypomnę, mamy becikowe, mamy ulgi rodzinne, a teraz jeszcze 500+. To są wszystko programy socjalne, nie ma w nim w ogóle elementu inwestycyjnego. W związku z tym niezbędny jest bardzo głęboki przegląd programów i zupełnie nowe podejście. Bo dlaczego się w Polsce dzieci nie rodzą? Dlaczego, że rodzice nie mają poczucia bezpieczeństwa? I to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo ekonomiczne, ale takie perspektywę, że sobie poradzą. W związku z tym my chcielibyśmy przedstawić zupełnie nowy program, który składa się z bezpieczeństwa dla rodziny, ze wsparcia pierwszego mieszkania, żeby zapewnić opiekę nad dzieckiem i doprowadzić do tego, że kobieta na rynku pracy ma szansę znaleźć pracę po tym, jak zdecyduje się na urodzenie dziecka i na wychowanie. Podstawowa rzecz to wsparcie mieszkaniowe. Proszę Państwa, wsparcie mieszkaniowe jest potrzebne dlatego, że Polacy, szczególnie młode pary, często nie mają gdzie się podziać i zamiast przeznaczać 23 miliardy na 500 zł na dziecko, zamiast przeznaczać pieniądze na ulgi na dzieci, bez względu na to, czy ktoś dużo zarabia, czy też nie, proponujemy wkład własny, który byłby dla tych, którzy dzieci urodzą, a potem ten wkład własny byłby po prostu przez państwo umarzany. Dzięki temu młode rodziny miałyby szansę na pierwsze mieszkanie lub też ewentualnie na wynajem. W zależności od liczby dzieci, im więcej dzieci, tym większa ta kwota dopłaty. Po drugie, to jest bardzo ważne, aby ograniczyć lukę płacową pomiędzy kobietami i mężczyznami. Dzisiaj kobiety na rynku pracy są gorzej traktowane. Oczywiście to wymaga pracy i to od razu się nie wydarzy, ale ważne jest to, aby egzekwować takie same wynagrodzenia na tych stanowiskach, samych stanowiskach dla kobiet i mężczyzn. Zwiększać część urlopu rodzicielskiego do odbioru wyłącznie przez ojca i propagować możliwość wspólnego urlopu rodzicielskiego pierwszy miesiąc wspólnego po urodzeniu dziecka. Drugi element, żłobki i przedszkola. Szanowni Państwo, w wielu miejscowościach nie ma żłobków i przedszkoli, są za krótko otwarte, są w Warszawie dzielnice i w dużych miastach, są w dużych miastach dzielnice, do których nie można dzieci zapisać, a potem to powoduje, że kobieta nie jest w stanie pogodzić wychowania dzieci z utrzymaniem pracy albo szukaniem rozwiązań, które mogłyby pozwolić jej utrzymać statut materialny na poziomie sprzed urodzenia dziecka. W związku z tym apelujemy i proponujemy rozwiązanie, które by zwiększyły wydatki na szkoła i na przedszkola. To są kwoty rzędu 2-3 miliardów złotych. Mogą być one sfinansowane wraz z pomysłem wspierania mieszkań z ulgi prorodzinnej na podatkowej, która w tym momencie obowiązuje. Przypomnę, wydajemy na to ponad 6 miliardów rocznie złotych. Kolejna ważna rzecz, o której się nie mówi i w ogóle Państwo tego nie podnoszą, to jest kwestia ścigania tych, co nie płacą alimentów. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest czynnik ryzyka dla kobiet, które rodzą dzieci. W związku z tym proponujemy zniesienie lub doprecyzowanie zapisu kodeksu rodzinnego o uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego i ściąganie dłużników alimentacyjnych z urzędów. To nie może być tak, że alimenty są traktowane jako nieistotne. Powinny być tak samo egzekwowane jak podatki. Słyszę, że pan poseł tak krzyczy coś, ale ja nie słyszę. Chyba że pan będzie tutaj krzyczał do tego, to wtedy zostanie nagrane i będziemy wiedzieli, co pan powiedział. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby polska rodzina była bezpieczna, że miała perspektywę mieszkania, perspektywę pracy, a nie żeby się skupiać tylko wyłącznie na kwestii zasiłkowej. Państwo dobrze wiedzą, że to nie jest program prorodzinny. Państwo dobrze wiedzą, że to jest program wyborczy. Chodzi o to, że musicie zrealizować swoją obietnicę wyborczą w tym roku, a nie myślicie, co będzie w przyszłych latach. Zobaczcie, że dzisiaj, teraz rozmawiacie z handlowcami, jak doprowadzić do tego, aby obłożyć ich podatkiem. Obłożycie podatkiem, ludzie stracą pracę i pytanie, co wtedy z tym osobom, które stracą pracę, z tych 500 zł na dziecko.
stracą dużo więcej, niż uzyskają z tego programu. To jest nasz program, dlatego będziemy głosować w ostatecznym głosowaniu przeciwko programowi 500+. Dziękuję. Panie ministrze, chciałbym wytłumaczyć, że my, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiamy program, który jest racjonalny i ma finansowanie. Dlatego pokazałem, że można sfinansować program wsparcia finansowego na mieszkania i budowy żłobków i przedszkoli z ulgi podatkowej. Państwo proponujecie program, który jest niefinansowalny i w sumie polityka państwa socjalna na dzieci to będzie 30 miliardów złotych. I wciąż nie doczekaliśmy się odpowiedzi od państwa na to, czy ustawa ta jest zgodna z ustawą o finansach publicznych. Przypomnę, ta ustawa ma tylko finansowanie na jeden rok, a powinno być finansowanie na 10 lat. Oczekiwałbym od rządu, pani premier, od pani minister, od pana ministra finansów pokazania, z czego będzie finansowany ten program w kolejnych latach. Proszę państwa, obiecujecie Polakom, nie wiem, czy planujecie wybory, może tak robił poprzedni Jarosław Kaczyński, w przyszłym roku, bo nie macie z czego tego finansować. Potem powiecie, że to jest wina opozycji, że to jest nierealizowane. Pani minister, prośba o pokazanie źródeł dochodów na przyszłe lata na ten program, bo moim zdaniem jest, i wszyscy to wiemy, jest niefinansowalny. Dziękuję. Pan poseł Rafał Wójcikowski w trybie sprostowania.